Oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala Średzkiego Serca Józefowego cieszy się coraz większą popularnością wśród pacjentów. Zarówno ciężarne z problemami w czasie ciąży, pacjentki rodzące, jak i pacjentki ze schorzeniami ginekologicznymi coraz chętniej wybierają nasz oddział. Odwiedziny w oddziale także u położnic odbywają się w godzinach od 11 do 19, jednak w sytuacji konieczności, jeżeli odwiedziny te nie wpływają na pracę oddziału oraz na komfort innych pacjentek, te godziny o swobodnie możemy rozszerzyć. W oddziale zorganizowaliśmy dwie sale rodzinne. Tam matki wraz z świeżo upierzonymi ojcami mogą przebywać przez cały czas, opiekując się nowonarodzonymi dziećmi. Możemy pochwalić się około 20% wzrostem ilości porodów w stosunku do roku poprzedniego. Jesteśmy stosunkowo niewielkim kameralnym oddziałem, dlatego każdą pacjentkę staramy się traktować indywidualnie, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo. W obrębie bloku porodowego zorganizowane są dwie niezależne sale porodowe z osobnymi węzłami sanitarnymi. Dodatkowo funkcjonuje sala przedporodowa, która w razie konieczności jest do dyspozycji jako dodatkowa sala porodowa. Oddział noworodkowy w Środzie Wielkopolskiej znajduje się na pierwszym piętrze nowo wybudowanego skrzydła Średzkiego Szpitala. Oddział noworodkowy posiada 13 łóżeczek noworodkowych oraz 3 inkubatory. W chwili obecnej, dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu władz samorządowych, uzupełniamy i wymieniamy sprzęt medyczny. Wraz z wymianą sprzętu i uzupełnianiem tego sprzętu stawiamy na szkolenie personelu. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort naszym małym pacjentom. W obrębie oddziału dysponujemy oddzielną salą do cięć cesarskich, na której wykonywane są jedynie te zabiegi operacji. Serdecznie zapraszam wszystkie pacjentki ciężarne, rodzące oraz pacjentki z problemami ginekologicznymi do pobytu w naszym oddziale.